kolejnym odcinku. Tym razem z telefonu do rodzinki do No, wyczerpał mi baterię w kamerze. Teraz ładnie leży po środku i się ładuje. Kiedy już w tym dniu się narąbiemy albo zrąbiemy wyprawami, warto odwiedzić mowę. Mowę, czyli ten akwen Bałtycki, nie Zatokę Puską, do której większość turystów chodzi, tylko Morze Mowę. I to najlepiej tak na odludziu, daleko, daleko od wejścia. Ja sobie wybrałem plażę 3 km od centrum Helu. No teraz tak daleko nie doszedłem, bo już mi nogi wchodzą w tyłek. Ale zobaczcie, też jest zajebiście. Tam daleko Gdańsk chyba, albo Gdynia. Nie, chyba Gdańsk. Albo Kłusza Gdynia. Tą kamerę, to tym wam widziałam, bo widać w oddali kutry rybackie, frachtowce do przewozu kontenerów, promy gdzieś tu popierdzielały i popłynąwszy, o, żaglowiec tam daleko jest, też nie zobaczycie, szkoda. Jutro mówię, kolejnego dnia nazajutrz pójdę z kamerą na moją plażę, ja wam pokażę łapeczki. Na razie wszystko w tym odcineczku. No wiem, że będzie krótko, wakacyjnie konkretnie. Na wieczorną helską plażę wybierzemy się jeszcze raz, tym razem z prawdziwą kamerą oraz aparatem fotograficznym, którym wykonałem szereg bardzo ciekawych ilustracji. Przed nami także wizyta w Muzeum Obrony Wybrzeża, już nie tak nudnym, oraz Muzeum Kolei Helskich. Dowiemy się także, z którą grupą etnograficzną na terenie Polski kojarzą mi się Kaszubi oraz co fajnego jest jeszcze w Helu. No bo dla niektórych Hel to tylko plaża, plaża i plaża i nic więcej. A jednak...